Czuję, jak coś szorstkiego, a zarazem wilgotnego dotyka poszczególnych części mojej twarzy. Poczynając od brody, kończąc zaś na czole. Uczucie nie należy do zbyt przyjemnych. Jest jednak do tego stopnia uporczywe, by skupiać na sobie całą uwagę. Powoli zaczynam odzyskiwać przytomność. Z trudem unoszę do góry piekielnie ciężkie powieki. Dwojący, a nawet trojący się przed oczami obraz uniemożliwia dostrzeżenie czegokolwiek. Wszystko rozmywa się, nieprzerwanie zmieniając położenie. Nie mam jednak wystarczających sił na wyostrzenie wzroku. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Dźwięczą mi na zmianę w głowie pytania. Zanim odzyskuję pełnię świadomości, mija kolejnych kilkadziesiąt sekund. Przecieram dłońmi obficie łzawiące oczy. To przez ten przeklęty dym, wypełniający coraz gęściej wnętrze pomieszczenia. Przy okazji delikatnie odsuwam od twarzy zawzięcie liżącego asa. To, że znajduję się w garażu, dociera do mnie dopiero w chwili, kiedy usiłuję wstać. Gdyby nie otwarta na oścież wiata, uległbym zaczadzeniu. Kropkę nad i zgonu postawiłoby palące się auto. Naprzeciw mnie stoi machający króciutkim ogonkiem mój wierny przyjaciel As. Zbolały, z trudem łapiąc oddech, mocno zataczającym się krokiem, wychodzę na zewnątrz. Siadam na trawniku, kilka metrów od stojącego BMW. As podąża w ślad za mną. Los zdaje mi się sprzyjać. Jak okiem sięgnąć, nie widzę żywego ducha. Choć może określenie żywego ducha nie jest w tej sytuacji najtrafniejsze. Co za wariat podłożył ładunek wybuchowy w stojącym w garażu aucie. Faktycznie, utrzymujący się w tym miejscu przy życiu ludzie musieli zaliczać się do wyjątkowych idiotów. Tak jakby któryś z zainfekowanych był w stanie wsiąść do samochodu, uruchomić go i odjechać. Być może widząc rychle zmierzającą w ich stronę śmierć, postanowili pośmiertnie przysłużyć się komuś, komu terenowy Mercedes mógłby się do czegoś przydać. Moje szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że w chwili przekręcania kluczyka w stacyjce miałem niezamknięte drzwi. Siła wybuchu podłożonego pod fotelem kierowcy ładunku wyrzuciła mnie z pojazdu. W przeciwnym razie same uderzenie o wzmacniane drzwi auta skończyłoby się tragicznie. Monika miała co do tych bydlaków rację. Jeszcze przez parę minut siedzę na trawie. Czując przeszywający skronie ból, próbuję rozmasować go koniuszkami palców obydwu dłoni. Wspomagam się regularnie wykonywanymi głębokimi wdechami. Ciężkość głowy ustępuje na tyle, by spojrzeć na willę. Widząc rozprzestrzeniające się w garażu języki ognia, wstaję czym prędzej wsiadając do auta. Miejsce pasażera zajmuje bulterier. Gdy ogień zdoła dotrzeć do zbiornika z paliwem, lepiej być daleko stąd. Tak na marginesie, tylko grubym ścianom zawdzięczam to, że bomba nie detonowała zbiornika. Samochód bardzo żwawo reaguje na każde dotknięcie pedału przyspieszenia. Zarówno gęsto porośnięty roślinnością trawnik, jak również przymknięta brama nie stanowią dla małego czołgu żadnych przeszkód. Dwie minuty później zostawiam daleko w tyle płonącą posiadłość, jeszcze kilka dni temu będącą celem mojej podróży. Niestety w tym nowym, nieprzewidywalnym i wrogim świecie zarówno cele, jak i priorytety życiowe bardzo szybko ulegają zmianom. Zazwyczaj kończąc wszelkie formy przemian na uczucia zawodu i rozczarowania. Mijając niebieski, przekreślony białą linią znak informujący o wyjeździe ze strefy mieszkalnej, słyszę wybuch. Odruchowo spoglądam we wsteczne lusterko. Dostrzegam unoszące się coraz wyżej ku niebu gęste, skłębione tumany czarnego dymu. Co kilka sekund przebijają się przez niego jaskrawe płomienie ognia. Willa milionera właśnie obraca się w pogorzelisko. Zdejmuję nogę z gazu. Nie ma sensu pędzić poszczególnymi ulicami na łeb na szyję, zwracając tym samym uwagę wszystkich zainfekowanych. Ci, słysząc ryk silnika na 100%, będą wyłazić zewsząd. Na razie, na szczęście, nie ma ich zbyt wielu. Ci nieliczni, którzy wychodzą z porastającego obie strony jezdni lasu, są bardzo łatwymi do ominięcia celami.
Zdaję sobie sprawę z atutu auta, jakim jest jego wzmacniana karoseria. Lecz nie ma sensu bez potrzeby taranować odmieńców przy większych prędkościach. Wzmacnianie wzmacnianiem, ale wszystko ma granicę wytrzymałości. Zwalniam do prędkości 30 km na godzinę. Co prawda i tak słyszą pracę silnika, ale z jakichś przyczyn nie pędzą z uporem w moją stronę. Niektórzy z nich, stojąc na poboczu, tylko kierują głowy w moją stronę, nieruchomo śledząc przejazd. Chyba dotarło do nich, że w pojedynkę raczej nic nie wskurają. Pewnie wielu z nich zostało staranowanych przez poszczególne pojazdy konwoju, więc bydlaki zrozumiały, aby nie pchać się pod koła. Niemniej jednak po sytuacji z zatrzymaniem konwoju trzeba liczyć się z realną groźbą zasadzki. Trochę martwi mnie ich umiejętność rozumowania. Co prawda ma ona bardzo prymitywną formę, niemniej jednak coś tam przyswajają, stając się coraz cwańszymi bestiami. Zerkam na siedzącego obok psiaka. Wygląda na w nie mniejszym stopniu niewzbudzającego podejrzeń czworonoga. Obawiam się, aby postępujące w nim przemiany nie dotarły do sfery psychicznej. Przywiązałem się do niego i to bardzo. Nie wyobrażam sobie, by coś mogło mu się stać, o przemianie nie wspominając. Przejeżdżając obok miejsca, w którym dwukrotnie w niewyjaśnionych okolicznościach straciłem przytomność, przyspieszam. Po drodze mijam kolejne martwe zwłoki zainfekowanych. Spoczywają w każdej części ulicy. Po kilku truchłach muszę przejechać. Większość z nich leży rozciągnięta na ulicy lub chodniku. Pozostali siedzą oparci o karoserię aut lub ściany bloków mieszkalnych. Ciekawe, co też takiego potrafi ich uśmiercić. Spoglądam na nakreślony przez Andrzeja plan najkrótszej drogi, gwarantującej dotarcie do szpitala. Poruszam się tylko i wyłącznie ulicami umożliwiającymi swobodny przejazd. Dlatego muszę nieco zmodyfikować plan dojazdu. W chwili wjechania na drugą co do wielkości ulicę w naszym mieście, dostrzegam znajdującą się na końcu barykadę. Wraki aut tarasujących niegdyś przejazd okupują chodnik po obydwu stronach ulicy. Musiał więc tędy regularnie przejeżdżać konwój. Co więc robi tu barykada? Podjeżdżam, zatrzymując się 2 metry od góry uformowanej ze starych, zniszczonych mebli, poszczególnych części karoserii oraz wszelkiego rodzaju złomu. Na wspomniany złom składają się kuchenki gazowe, pralki, lodówki, mikrofalówki, czyli wszelkie możliwe do w miarę łatwego przeniesienia sprzęt RTV AGD. Zauważam także stary, na moje oko dobrze ponad 10-letni, znacznych rozmiarów telewizor. Ostatnimi laty żadna firma takich pudeł już nie produkowała. Całkowicie wyparte zostały technologią LCD, LED lub plazmami. Ktoś musiał zadać sobie sporo trudu, znosząc to wszystko w jedno miejsce. Po wyjściu z auta nie zdążam nawet przymknąć drzwi, gdyż as już znika w wąskim przejściu pozostawionym między barykadą a 2 stojącymi jeden przy drugim samochodami ciężarowymi. Jedynymi wyraźnie odbieranymi przez zmysł słuchu dźwiękami są komponujące i przenikające się nawzajem odgłosy mknącego poszczególnymi ulicami wiatru, skrzeku latających kilka metrów nad dachami budynków ptaków, dochodzącego z oddali charczenia zainfekowanych oraz nieregularnie samoczynnie otwieranych, to znów zamykanych drzwi sklepu spożywczego. Trzask uderzanego metalu o metal współgra z co mocniejszymi podmuchami powietrza. Stoję, uważnie rozglądając się. Ptaki odlatują. Odwracam się. Kilka metrów dalej z mieszczącego się w pawilonie sklepu wychodzi kilku zainfekowanych. Błony, którymi jeszcze niedawno zasłonięte były tylko ich oczodoły, obecnie skrywają pod swą galaretowatą warstwą większą część pokrytej bąblami twarzy. Obserwowani osobnicy są przeraźliwie chudzi. Przypominają chodzące odziane jedynie w łachmany szkielety. Nawet nie odwracają się w moją stronę. Cały czas z uniesionymi nieco do góry głowami idą w przeciwległy koniec ulicy. Kieruję wzrok w stronę barykady, dostrzegając celującego do mnie z wierzchołka człowieka. Mocno zarośnięty gość mierzy do mnie z pewnym chwytem trzymanej strzelby. Broń na pierwszy rzut oka przypomina tą pozostawioną przeze mnie w domu. Usłyszawszy skrzypnięcie okiennej framugi, delikatnie przechylam głowę.
Kątem oka rejestrując wyskakującego przez okno sklepu z artykułami chemii gospodarczej, wyposażonego w karabinek szturmowy kolejnego z ocalałych ludzi. Jego twarz ukryta jest za czerwoną chustą z rodzaju bandanek. Nie sposób nie zauważyć przytwierdzonej specjalnymi szelkami do piersi mężczyzny skórzanej pochwy, z której wystaje masywna rękojeść noża myśliwskiego. W ułamku sekundy z drugiej strony zjawia się kolejny ocalały. Wyglądający na zbira typ przeszywa mnie morderczym wzrokiem, a trzymanym w ręku łańcuchem rytmicznie uderza o jedną z nóg. Skąd przyjechałeś? Pyta cichym, ledwo słyszalnym głosem, stojący na barykadzie. Mieszkałem tutaj, dokładnie na Lipowej 260. Nie dokańczam, gdyż przerywa mi gość przypominający zbira. Chuj mnie interesuje, gdzie mieszkałeś. Gdzie mieszkasz teraz? Jakiś czas temu zobaczyłem konwój. Chcąc dołączyć do ocalałych, ruszyłem w ślad za nim. Myślał, że kutafony mu pomogą. Z pogardą w głosie mówi zbir. Pozostali tylko uśmiechają się. Te frajery dbają tylko o swoje dupy. Wiesz, gdzie się ukrywają? Już się nie ukrywają. Wszyscy nie żyją. Ich konwój wpadł w zasadzkę, a forteca na Zalesiu właśnie obraca się w popiół. To jeden z nich. Odzywa się milczący do tej pory właściciel karabinku szturmowego. Nie mam z nimi nic wspólnego. Kategorycznie zaprzeczam. Ta, jasne. Sprzedał cię samochód. Już po tobie. Zabiliście trzech naszych kumpli. Twoim ziomkom udało się uniknąć naszej zemsty, ale ty zdechniesz w męczarniach. Jeszcze tylko tego mi brakowało. Nie ma sensu tłumaczenie czegokolwiek. Zresztą wystarczy tylko na nich spojrzeć, by wiedzieć, że z takimi jak oni się nie dyskutuje. No cóż, albo oni, albo ja. Choć zważywszy na okoliczności, chyba jednak oni. Staram się nie stracić z oczu najbliżej stojących. Jakikolwiek atak w pierwszej kolejności nastąpi zapewne z ich strony. Chcąc oszczędzić amunicję, będą się starali uśmiercić mnie ręcznie. Chwilę ciszy znamionującej mającą za chwilę rozpocząć się walkę przerywa zachrypły krzyk stojącego na barykadzie mężczyzny. Ułamek sekundy zajmuje mi domyślenie się, że przyczyną zamieszania jest as. Krzyk po chwili ewoluuje w jęk. Mężczyzna z karabinkiem szturmowym w ręku czym prędzej biegnie w stronę barykady, po chwili wspinając się na nią. Tymczasem zbir szybkim krokiem rusza w moją stronę. Cofam się, stając w taki sposób, by nie dostrzegł, iż lewą ręką wyjmuje pistolet. Nie zdążam wziąć go na cel, a już w moją stronę leci z ogromną prędkością łańcuch, zwieńczony, jak się okazuje, metalową kulą. Celem ataku jest klatka piersiowa. Gdyby łańcuch trafił w którąkolwiek z jej części, zwaliłby mnie z nóg. Odskakuję nieco do tyłu. Dzięki temu stal dosięga co prawda mojego tułowia, lecz uderzenie nie należy do mocnych. Teraz bez najmniejszych skrupułów wyjmuję pistolet, od razu naciskając spust. Nie zdołałem dokładnie wycelować, dlatego pierwsza z kul trafia w karoserię stojącego na chodniku auta. Atakujący, zdziwiony niewiele myśląc, odrzuca łańcuch. Szybkim ruchem wyjmuje nóż i niczym dziki, drapieżny kot daje susa w moją stronę. Trzymany pistolet pluje dwoma pociskami. Oba dochodzą celu. Pierwszy roztrzaskuje głowę zbira, drugi przechodzi na wylot przez jego klatkę piersiową. Ciało całym swym ciężarem upada na ziemię, czemu towarzyszy głuchy odgłos zetknięcia się kilkudziesięciu kilogramów zwłok z asfaltem. Kucam, kierując wzrok w stronę barykady i wspinającego się po niej jeszcze kilkanaście sekund temu typa w bandance. Tymczasem jego zwłoki powoli spadają w dół, zatrzymując się za sprawą przewróconej na bok pralki. Mężczyzna ma rozszarpaną szyję. Wytryskująca pod dużym ciśnieniem stętnicy krew barwi na czerwono zarówno skrywającą twarz chustę, jak i górną część wojskowej bluzy. Konający obiema rękami obejmuje szyję, starając się zaczerpnąć powietrze. Towarzyszy temu nieprzyjemny odgłos charczenia, zwieńczony przeciągłym jękiem, po którym ciało zamiera w bezruchu. Słyszę odgłosy zbliżających się zainfekowanych. W większości dochodzą one jednak z drugiej strony barykady.
Aby nieco zorientować się w sytuacji, zaczynam szybko wchodzić na sam wierzchołek. W moją stronę nadchodzi kilkudziesięcioosobowa grupa odmieńców. Zwabieni odgłosami walki, jak i wystrzałami, szybkim krokiem pokonują dzielącą nas od siebie odległość. Na barykady raczej nie wejdą, ale nie chciałbym zostać przez nich otoczony. Na dole w kałuży krwi leży pierwszy z zaatakowanych przez bulteriera ocalałych. Nerwowo rozglądam się w poszukiwaniu Asa. Ten, stojąc przy aucie, zwraca na siebie uwagę dwukrotnym szczeknięciem. Schodzę, podnosząc leżący między pralką a mikrofalówką karabinek szturmowy. Broń, zsuwając się w ślad za swym właścicielem w dół barykady, zaklinowała się między dwoma urządzeniami będącymi niegdyś na standardowym wyposażeniu niemalże każdego mieszkania. Wskakuję do samochodu. Po uruchomieniu silnika od razu przesuwam dźwignię skrzyni biegów na przełożenie oznaczone literą R, czyli bieg wsteczny. Nie mam innego wyjścia, jak pomknąć z powrotem w stronę skrzyżowania, tam natomiast skręcić w lewo. Na szczęście nie napotykam na swojej drodze jakoś szczególnie licznej grupy zainfekowanych. Owszem, co i raz kilku z nich blokuje drogę przejazdu. Zwalniam wtedy do 10 km na godzinę, taranując ich. Mimo wszystko to paskudne uczucie słyszeć gruchoczące pod masywnymi kołami kości, połączone z widokiem odbijających się niczym piłeczki ping-pongowe od karoserii auta ciał. Wiem, że nie są to już ludzie, lecz mimo wszystko, przemierzając poszczególne przejezdne ulice, potwierdza się moja teoria. Tych skurwieli jest stosunkowo niewielu. Musieli wybrać sobie jakieś inne miejsce. Doskonale pamiętam, ilu ich podążało w ślad za konwojem. Obecnie nie zauważam nawet 1/20 tego. To nie przypadek. Coś się dzieje. Coś ich przyciąga, wywabiając z miasta. Diabli wiedzą, może zdychają. Oby moje słowa były prorocze, pocieszam się w myślach. W pewnej chwili dostrzegam przebiegającą przez jezdnię postać. W ślad za nią podąża mała grupka zainfekowanych. Słysząc dźwięk pracy silnika, stają w miejscu, skupiając na mnie uwagę. Mijam ich, potrącając tylko jednego. Ciało za sprawą siły uderzenia przelatuje 3 metry, uderzając w najbliżej znajdującą się latarnię. Słyszę głośny, charakterystyczny dźwięk pękających kości. Zerkam we wsteczne lusterko. Potrącony leży, nie wykonując jakiegokolwiek ruchu. Skręcam w prawo, nieco dodając gazu. Między blokami zauważam biegnącą truchtem, wcześniej zauważoną postać. Rozpoznaję tę nieco przygarbioną sylwetkę. Starając się nie stracić jej z oczu, mijam kolejne utrudniające przejazd przeszkody. Postać wbiega między dwie choinki. Drzewka rosną jedno obok drugiego. Dobrze ponad 2-metrowe iglaki posadzone zostały na środku dużego trawnika. W okresie Świąt Bożego Narodzenia były niesamowitą, świecącą różnokolorowymi lampkami atrakcją. Nagle przypominam sobie ostatni świąteczny spacer. Drugiego dnia świąt, kiedy już wraz z Natalią wróciliśmy do domu, wybraliśmy się na przechadzkę. Właśnie przy tych choinkach poczułem, jak mocniej się do mnie przytuliła. Nie odzywaliśmy się. Słowa były wtedy zbędne. Huk uderzonego metalu wyrywa mnie z chwili wspomnień. Dobrze, bo na 100% zakończyłyby się one ogromnym bólem. Zatracając się w zaledwie kilkusekundowej bezmyślności, nie zauważyłem otwartych drzwi stojącej wzdłuż drogi Honda Civic. Biegnący zahacza czapką o jedną z iglastych gałązek. Nakrycie głowy spada, ukazując długie siwe włosy. Nie wierzę własnym oczom. To pan Witold. Wjeżdżam na trawnik, taranując metalowy kosz na śmieci i stojący tuż obok wózek inwalidzki. Poszczególne koła ryją zieleń, a spod każdego z nich wylatują mini fontanny ziemi. Facet wbiega między dwa stojące obok siebie radiowozy. Następnie pokonuje kilkustopniowe schody, znikając za drzwiami komisariatu. Zatrzymuje się obok radiowozów. Wysiadam z auta, biegnąc w stronę wejścia na komendę. As tylko mi się przygląda. Najwyraźniej nie zamierza ruszyć się z wygodnego fotela.
Nie czuję fetoru, co oznacza brak zagrożenia ze strony zainfekowanych. To dobrze. Przynajmniej jeden problem z głowy. Przeskakuję po kilka schodków. Nie tracąc cennego czasu, wchodzę do środka. Na wszelki wypadek wyjmuję broń. Witają mnie sterty walających się po podłodze papierów, zniszczony automat z Pepsi Colą, poprzewracane krzesła i zwisające z wysokiego blatu dwie słuchawki telefoniczne. Powoli mijam stanowisko pracy oficera dyżurnego. Cały czas staram się wychwycić jakikolwiek ruch bądź dźwięk zdradzający miejsce ukrycia siwego mężczyzny. Jestem niemalże pewny, że był to ojczym mojego nieżyjącego przyjaciela Marka. Ostatni raz byłem tutaj 4 lata temu. Po spędzeniu 24 godzin wraz z Markiem i Włodkiem głodni i wściekli, zwolnieni zostaliśmy do domów. Natalię, mimo jej sprzeciwów, zaczął bezczelnie na moich oczach podrywać jakiś gość. Miało to miejsce na jednej z dyskotek. Musiałem zareagować. Poradziłem sobie, ale skończyłem na dołku. Koledzy stanęli za mną i też skończyli na dołku. I tak dobrze, że nie zawieźli nas na izbę wytrzeźwień. Gdyby nie Natalia, to jeszcze poszedłbym wtedy siedzieć. Okazało się, że pajac miał wysoko postawionego tatusia, a takim przecież wszystko wolno. Spędziłem noc na dołku, ale za to on spożytkował ten czas stojąc w kolejce na ostry dyżur. To było tak dawno. Panie Witoldzie! Panie Witoldzie! Krzyczę dwukrotnie. Cisza. Można się było tego spodziewać. W końcu, gdyby chciał się spotkać, nie uciekałby. Ruszam w stronę jednego z trzech wejść. Niestety, szarpanie za klamkę drzwi nic nie daje. Podchodzę do drugich, nieco masywniejszych drzwi. Otwierają się, ukazując skrywaną za nimi kratę. Niestety, tak jak w przypadku poprzednich drzwi, jest zamknięta. Jeszcze raz wołam. Panie Witoldzie! Echo niesie dźwięk słów w głąb ciemnego korytarza. O ile dobrze pamiętam, korytarz prowadzi do mieszczącego się w podziemiach dołka. Kilka małych cel, śmierdzące materace, czarna gorzka kawa, coś paskudnego. Pozostały mi jeszcze do sprawdzenia ostatnie z drzwi. Odwracam się, gdy nagle staję naprzeciw patrzącego z góry. No właśnie. Przerażony odskakuję, potykając się o jedno z krzeseł. Bolesny upadek wieńczy krótki lot. Odruchowo chwytam za broń. Po chwili celując w stojące przede mną to coś. Jestem pewien, że dwumetrową potężną postać powstrzymuje przed atakiem tylko i wyłącznie trzymana wycelowana broń. Czym prędzej wstaję, wykonując kilka kroków do tyłu. Porana licznymi bliznami i w takim samym stopniu poparzona twarz śledzi każdy wykonywany przeze mnie ruch. Nie mam wątpliwości, że jest to człowiek. Tylko te jego oczy i ta twarz. Poruszam się bokiem, zmierzając w stronę drzwi wyjściowych. W tej chwili ostatnie, niesprawdzone przeze mnie drzwi otwierają się i wypada z nich zmasakrowane ciało wbiegającego tu jakiś czas temu siwego pana. Zaczynają trząść mi się ręce. Słysząc jęk konającego, kieruję wzrok na stojące przede mną monstrum. Patrzy na mnie coraz bardziej wściekłym wyrazem twarzy. Słyszę wypowiadane ostatnim nakładem sił słowo ratuj. W tym momencie kolos rusza na mnie. Bez zastanowienia naciskam spust, celując w klatkę piersiową giganta. Ostatecznie pocisk sięgnął jego twarzy na wysokości ust. Odskakuje w prawo, natomiast zwaliste, odziane w stare, zniszczone dresy cielsko zwala się na przewrócone krzesło. Cały czas trzymając drżącymi dłońmi broń, podchodzę do zwłok. W miejscu, gdzie spoczęła strzaskana pociskiem głowa, zaczyna tworzyć się coraz bardziej zwiększająca objętość plama krwi. Pierwsza fala wsiąka w licznie okupujące podłogę papierzyska. Kurwa, co to było? Szepczę. Czym prędzej podchodzę do leżącego siwego mężczyzny. Wygląda strasznie. Jego twarz przypomina krwawą miazgę, natomiast sprzed ramion wystają kości sugerujące otwarte złamania. Mimo to z plujących krwią ust wydobywa się cichy szept. Biorę w dłonie pokiereszowaną głowę. Felix. W tym momencie czuję spływające po policzkach łzy. Dziękuję.
Gdyby nie ty, konałbym w męczarniach. Ten skurwiel. Dobrze, że nie żyje. Będzie dobrze, panie Witoldzie. Wiem, że gadam bez sensu, ale co mam powiedzieć? Nagle widzę w oczach pana Witolda przerażenie. Już dobrze. Będzie dobrze. Silę się na wypowiadanie jakichkolwiek słów. Zabiorę stąd pana. Czując uścisk na prawym ramieniu, zamieram. Ogromna siła podrywa mnie do góry, ciskając o najbliżej znajdującą się ścianę. Tracę oddech. Mogę być tylko biernym obserwatorem, jak pochwycona przez kolosa głowa pana Witolda obraca się o 180 stopni. Lejąca się z twarzy olbrzyma krew skapuje na siwe włosy leżącego. Odzyskuje oddech, stając na nogi. Monstrum także dźwiga się do pozycji stojącej. Z trudem przychodzi mu utrzymanie równowagi. Skurwiel stracił dużo krwi. Patrzę na łypiącą wściekłymi oczami resztkę twarzy. Jakim cudem on jeszcze żyje? Jestem przerażony. Posiadana bladość twarzy mogłaby pewnie dorównywać kolorze kredy. Gigant, próbując zrobić krok w moją stronę, przewraca się. Wykorzystując chwilę jego bezradności, doskakuje, wymierzając w pokiereszowaną głowę kilka mocnych kopnięć. Słysząc wycie, w każde kolejne kopnięcie wkładam maksimum siły. W końcu przychodzi moment opamiętania. Całe buty, tak jak i spodnie, do kolan ubrudzone są krwią. Kręci mi się w głowie. Czuję ściskające płuca skurcz. Klękam, po chwili pogrążając się w kilkudziesięciosekundowym kaszlu. Mam wrażenie rozpadających się płuc. Z ust cieknie mi ślina. Nie mogę zaczerpnąć tchu. Przed oczami pojawiają mi się setki migoczących punkcików. Przewracam się na bok. Mam wrażenie spadania w przepaść. Tracę przytomność. Otwieram oczy, w pierwszej kolejności wodząc dookoła wzrokiem. Następnie spoglądam na zegarek. Byłem nieprzytomny zaledwie 5 minut. Siadam, kierując wzrok na leżące obok zwłoki pana Witolda. Biedak. Choć w gruncie rzeczy przynajmniej ma już święty spokój. Obok leży martwe ciało olbrzyma. Kto to był? Zadaję sobie w myślach pytanie. Wstaję, powoli zmierzając w stronę wyjścia z komisariatu. Być może w pomieszczeniu, z którego wydostał się okaleczony pan Witold, kryje się częściowa odpowiedź, z kim miałem do czynienia. Nie mam jednak sił ani ochoty tam wchodzić. To był chory zwyrodnialec i na tym poprzestanę. Chwiejnym krokiem dochodzę do samochodu, a z kilkadziesiąt metrów dalej biega między wysokimi brzozami. Tuż obok leżą dwa zainfekowane ciała. Wołam go, samemu wsiadając do auta. Po chwili wskakuje, sadowiąc się na fotelu pasażera. Zanim zapuszczę silnik, muszę poświęcić chwilę na zebranie myśli. Wyjmuję z plecaka butelkę z wodą. Trzy kolejne łyki niszczą suchość w ustach i nieco gaszą pragnienie. Staje mi przed oczami twarz pana Witolda. Chwila refleksji, zadumy, czy też wspomnień nie są niczym miłym. Za wszelką cenę staram się ich unikać. Przekręcam kluczyk uruchamiający silnik BMW. Tym razem nigdzie się nie zatrzymuję. Jadę prosto do szpitala. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV, studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.